Witam Państwa, Michał Trześniewski, wracamy do studia. Przypominam, że trwa wydanie specjalne w Telewizji Republika w związku z bezprawnymi działaniami prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Na początku, Szanowni Państwo, apel. Prosimy o Państwa wsparcie. Rozwój Telewizji Republika wymaga środków finansowych. W tej chwili zbieramy pieniądze na zwiększenie dostępności naszej stacji w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Rozwój Telewizji Republika właśnie wymaga, mówiąc wprost, pieniędzy. I jeżeli Państwo chcecie mieć swój udział w rozwoju jedynej opozycyjnej stacji telewizyjnej w Polsce, to oczywiście bardzo prosimy o takie wsparcie. Natomiast przechodzimy w tej chwili do rozmowy. Naszym kolejnym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, a także Polska Akademia Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór. Mija miesiąc od rozpoczęcia rządów przez Donalda Tuska. 13 grudnia rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony. Dzisiaj mamy 13 stycznia. Jak pan profesor oceniłby ten miesiąc rządzenia przez premiera Tuska? Z jednej strony nie słychać jakoś szczególnie o realizacji tych tak zwanych 100 konkretów, które były szumnie zapowiadane w ramach kampanii wyborczej. Natomiast słyszymy każdego dnia tak naprawdę o nowej batalii o instytucje państwa. Jaka jest pana ocena tego miesiąca właśnie rządów Donalda Tuska? No, po upływie tego miesiąca widać wyraźnie, że jakieś 100 konkretów było, tylko że one były ujęte w jakimś tajnym protokole dodatkowym do tego programu, gdzieś napisanego i teraz realizowanego przez Blok Stronnictw Demokratycznych. To wszystko oczywiście dla każdego, kto zna historię, zwłaszcza historię XX wieku, no budzi jak najgorsze skojarzenia, począwszy od daty 13 grudnia, skończywszy na Bloku Stronnictw Demokratycznych, bo zauważmy, że te partie, które tworzą obecną koalicję rządzącą, ciągle podkreślają, że no one są demokratyczne w domyśle, tamci, czyli Prawo i Sprawiedliwość, demokratyczne nie jest. Więc my z tą niedemokratyczną partią i jej zwolennikami zrobimy porządek. I jak widać, tutaj obowiązujące prawo, konstytucja, dobre obyczaje nic nie znaczą, liczy się tylko zemsta w imię wolności, ale tutaj no, też każdy, kto zna historię, wie, że jak liberałowie dochodzili do władzy, to pierwszą ofiarą tych rządów była właśnie wolność, bo oni rządzili i zawsze tak było w historii. Widzimy, że w naszym kraju także po 13 grudnia 23 także jest. Obowiązuje stara rewolucyjna zasada: nie ma wolności dla wrogów wolności. No właśnie, z jednej strony mamy aferę wiatrakową. Przypomnę, że to właśnie od afery wiatrakowej zaczął rządzenie Donald Tusk, a potem było coraz bardziej kontrowersyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy bardzo aktualne, jak pan profesor patrzy na odwołanie prokuratora krajowego przez prokuratora generalnego Adama Bodnara? Bo być może komuś wydaje się to sprawą dość taką techniczną, po prostu w ramach korporacji zawodowej, w ramach korpusu prokuratorów dochodzi do różnych zmian związanych z nową władzą. Ale słyszymy głosy, które bardzo mocno dzisiaj wybrzmiewają na antenie Telewizji Republika, że po prostu jest to łamanie praworządności, działanie na rympał, jak to kolokwialnie zostało określone. Jak pan profesor patrzy na te ostatnie, wczorajsze i dzisiejsze wydarzenia? No bo to jest złamanie jednego z paragrafów ustawy, która przewiduje wyraźnie, że do odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta Rzeczypospolitej. Tej pisemnej zgody nie ma, dlatego jest to złamanie prawa. No i oczywiście także złamaniem prawa jest ten powód rzekomy próby usunięcia prokuratora krajowego, to znaczy, że on rzekomo nie miał prawa wrócić ze stanu spoczynku, ale oczywiście miał prawo. No to wszystko pokazuje, jak no rzeczywiście poruszamy się w pewnej grotesce, no bo mówimy ciągle o urzędniku, który łączy stanowisko prokuratora generalnego, uwaga, z ministerstwem, czy z bycie z ministrem sprawiedliwości. A tutaj mamy do czynienia z no, rażącymi, jak napisał słusznie pan prezydent, kolejnym naruszeniem praworządności.
No to jest oczywiście też no, kolejny element tego, jak mówi dzisiejsza władza, tak zwanego okresu przejściowego, kiedy nie obowiązuje sztywne trzymanie się legalizmu, jak słyszymy z różnych ust wspierających ten rząd środowisk prawniczych, ale tak naprawdę chodzi o stworzenie właściwie swego rodzaju dualizmu prawnego, tak aby właściwie państwo polskie przestało funkcjonować. No właśnie, jak pan profesor by ocenił w ramach takiej szerszej perspektywy to, co dzieje się w Polsce, ponieważ z jednej strony słyszymy bardzo mocne słowa ze strony opozycji, że mamy do czynienia z demokraturą, nawet niektórzy politycy PiS-u mówią o zamachu na konstytucję lub wręcz o zamachu stanu. Natomiast oczywiście przedstawiciele rządu Donalda Tuska czy publicyści, którzy jakoś tam sprzyjają temu rządowi, mówią, że to jest tak naprawdę odpolitycznianie kolejnych instytucji, no i po prostu przywracanie sterowności w ramach państwa dla tej nowej koalicji rządzącej. Jakby pan ocenił z perspektywy takiej szerszej te zmiany, które w Polsce dzieją się od kilku tygodni? No więc perspektywa szersza jest taka, że po 1989 roku nie zdarzyło się, aby sąd rejestrowy odmówił wpisania władz mediów publicznych, czy to radia, czy telewizji, do rejestru sądowego, a to stało się dwa razy pod rząd w krótkim okresie czasu na skutek no, jawnego łamania prawa przy tak zwanym przejmowaniu, czy tak zwanym uzdrawianiu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Natomiast bardzo szeroka perspektywa historyczna nasuwa pewne analogie. No mi przypomina się sytuacja z końca XVIII wieku, znana ze źródeł. Król Prus Fryderyk II, inicjator pierwszego rozbioru, piętnował, naśmiewał się w swoich pismach adresowanych do zachodnich oświeceniowych filozofów z tak zwanych rządów anarchii, tak dosłownie, Regierung der Anarchie in Polen. Rządy anarchii w Polsce, naigrywał się, że nie ma nic tańszego i łatwiejszego, jak zerwać Sejm w Polsce, wystarczy jednego przekupić i on to robił. Rwał w Polsce Sejmy, doprowadzając do anarchizacji, do podziałów wewnętrznych w Polsce, a jednocześnie naśmiewał się z Polski, wskazując, że jest to zupełnie kraj chory, który trzeba wreszcie uzdrowić poprzez zabór jego terytorium. A takim przygotowaniem gruntu do tego była taka kampania dyfamacyjna zniesławiająca Polskę, która trwała mniej więcej od 1724 roku. W tym roku mamy 300-lecie tego wydarzenia, tak zwanego tumultu toruńskiego. I mamy dokładnie pewną analogię po prawie 300 latach. Także granie na anarchizację życia państwowego, ustrojowego w Polsce, na podziały w społeczeństwie, tak aby zewnętrzne ośrodki i znowu Berlin w roli głównej realizował tutaj swoje konkretne cele. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, Polska Akademia Nauk. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Szanowni państwo, zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Za chwilę kolejny gość, a będzie nim Patryk Jaki, europoseł, suwerenna Polska.